Witam ciebie mój miły widzu, chciałbym żebyś poświęcił mi dosłownie minutkę, a przedstawię ci co działo się u mnie przez minione trzy miesiące. No więc całkiem tak niedawno, bo miesiąc temu skończyliśmy zbierać pieniążki dla Ady, dla chorej córki naszego kolegi wędkarza, zebraliśmy... 10 tysięcy zł, a tak naprawdę ponad 10 tysięcy zł. Bardzo dziękuję. To wszystko dzięki Wam, dzięki widzom Morskiej TV. Teraz mamy taką akcję Morska Edukacja Pluszakowa. Polega to na tym, że na debatach na żywo o 20.00 spuszczane są za pomocą tego specjalnego ustrojstwa na mnie różne rybki. Oczywiście, jak na przykład odpowiecie dobrze na jakieś pytania i tak dalej, te rybki będą przekazywane dzieciom podczas prelekcji. Prelekcji takich normalnie na żywo, face to face, gdzie będziemy rozmawiać z. Tymi dziećmi uczyć ich o ekologii, o florze i faunie Morza Bałtyckiego, naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Natomiast to, żebym ja mógł poświęcić tyle czasu na to, żeby to się wszystko tak fajnie kręciło, no to niestety na to jest też potrzebny hajs. Ja się też odwdzięczam, że była jasność. Coś takiego dawaliśmy dosłownie miesiąc, dwa miesiące temu. Jest tu taki specjalny wieszak morskiej ekipy. Za miesiąc będziemy losować weekend nad morzem we Władysławowie dla kogoś. No właśnie, ale dla kogo? Dla ludzi, którzy pomagają mi w mojej działalności na Patronite. Patronite to jest um, taka grupa wsparcia ludzi, którzy wspierają daną inicjatywę. Coś takiego, jak się pomaga. Natomiast Patronite dotyczy ludzi, którzy tworzą coś, na przykład na YouTube, tak jak ja. Bardzo dziękuję patronom, którzy już są na Patronite, bo tam są takie osoby, takie krejzole, które ułożą 50 zł miesięcznie. Tak, tak, uwierzcie mi, są tacy ludzie. Za to bardzo, bardzo serdecznie im dziękuję. Dziękuję. Natomiast no wiecie, dżentelmeni o Kasie nie gadają, ale uwierzcie mi, że ta kasa jest naprawdę bardzo, to bardzo dobrze spożytkowana. Zresztą widzicie jak to wszystko wygląda. A to wszystko dzięki Wam. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć!